Hej, to Karolina. Witam Was w kolejnym foodbooku. Bardzo się cieszę, że wielu z Was spodobał się pomysł na foodbooki tematyczne. To brzmi trochę zabawnie w ustach weganki, bo to już jest dominujący motyw moich filmów, moich przepisów, ale jak wiecie, od zawsze w moich foodbookach pojawiały się przepisy, od prawie zawsze. Roślinne, zdrowe i smaczne, ale tak jak mówiłam ostatnio, dzielę się przepisami i moim stylem odżywiania na co dzień w weekly vlogach, dlatego, a jako że wiecie, że jestem dosyć monotematyczna, to jakby dodanie tego wyzwania w postaci konkretnej diety roślinnej wydało mi się ciekawym pomysłem i urozmaiceniem tych filmów. Ostatnio miałam dla Was foodbook wege paleo, foodbook pegański, co było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, a dzisiaj postanowiłam poświęcić ten film diecie surowej. Ruch witariański jest dosyć popularny na diecie roślinnej, ale powiem Wam, że mnie on jakoś nigdy szczególnie nie kusił. Stąd też ja bardzo wkręciłam się w tę serię, ponieważ dla mnie jest to możliwość, żeby poodkrywać sobie trochę nowe style życia, jako że ci, którzy mnie oglądają od jakiegoś czasu, bo mnie dobrze słuchają, to wiedzą, że ja ogólnie za surowymi rzeczami nie przepadam. Nie jestem jakaś szczególnie owocowa, surówkowa, wolę rzeczy, które są ugotowane czy też upieczone, także od dłuższego czasu chodziło za mną zrobienie takiego eksperymentu raw, czyli surowego, ale nigdy się za to nie zabrałam aż do teraz, także dziękuję Wam, bo w sumie ta cała platforma i Wy inspirujecie mnie do tego, żeby próbować nowych rzeczy to raz, a dwa, dzięki temu mogłam trochę urozmaicić swoją kuchnię. Jeszcze na początek dodam, że dla tych wszystkich, którzy zupełnie nie wiedzą, o co chodzi z tą dietą surową, jest to dieta polegająca na tym, że jemy tylko i wyłącznie surowe rzeczy. Karolina Odkrywca. Nie jemy rzeczy gotowanych. Z tego co wiem, tam można podgrzać niektóre produkty do 40 stopni, dajcie znać, czy dobrze mówię. I też to polega na tym, że tam 80% naszego jedzenia musi być surowe. Ale ja postanowiłam, że idę na całość i po prostu robię surowy foodbook. Tak jak mówię, dieta surowa nazywana jest też dietą witariańską, dietą raw i wydaje mi się, że w tym okresie letnim cieszy się ona jeszcze większą popularnością. Tak jak mówiłam poprzednio, wspomnę też i tym razem, po pierwsze, nie jestem dietetykiem ani lekarzem i to są tylko i wyłącznie moje interpretacje danych diet i moje propozycje. Po drugie, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Po drugie, ja w moich foodbookach staram się zawsze dawać Wam przepisy, które ja dopasowuję do siebie w kontekście takim, że to są moje jakieś tam preferowane, ulubione smaki. Rzadko tak jest, że w ogóle pokazując Wam przepisy nagle sięgam po coś kompletnie mi obcego, tylko adaptuję to do mojego stylu odżywiania. Wiem, że wiele jest zainteresowanych, jak ja jem na co dzień, także postanowiłam, że i w tym wydaniu surowym dostosuję się do moich jakichś tam preferencji smakowych i do rodzajów przepisów lub kuchni, które ja na co dzień jem. I ostatnia rzecz. Pamiętajcie, że ja nie rekomenduję Wam tych jadłospisów jako idealne, jeżeli chodzi o spełnienie wymogów, jeżeli chodzi w kwestii składników odżywczych. Nie podejmujcie żadnych pochopnych decyzji żywieniowych bazując na tym, co ja Wam mówię, tylko wszystko zawsze konsultujcie, po pierwsze. Po drugie, nie proponuję Wam też porcji, daję Wam przepisy na danie, zazwyczaj duże danie i to od Was zależy, ile z niego zjecie. Także wiele osób czasem interpretuje, że to, co ja nałożę na talerz, jest końcową porcją, jedyną odpowiednią, ale tak nie jest. Wszystko jest względne, indywidualne i ma posłużyć za inspirację. Najdłuższy wstęp na świecie, przejdźmy w końcu do foodbooka. Dieta surowa, dieta witariańska opiera się przede wszystkim o owoce i warzywa oraz orzechy. Możecie zadać sobie pytanie, co się dzieje w przypadku białka, ponieważ nie jemy strączków, kasz, tak to też wiąże się z soją, a nie z większością produktów mlecznych, roślinnych. Otóż najwięcej białka czerpiemy z orzechów,
oraz z kiełków. Można spożywać wszelkiego rodzaju kiełki roślin strączkowych, które nam tego białka dostarczą, ale oczywiście też białko znajdziemy w wielu innych warzywach, tylko oczywiście w mniejszej ilości. To, co jest ważne na diecie witariańskiej, na diecie surowej, musimy jeść więcej i czasami może to być dla wielu osób wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jemy więcej produktów roślinnych, możemy, produktów surowych, zawierają one bardzo dużo błonnika, przez co mamy dłużej uczucie nasycenia i może być dla nas trudne, żeby zjeść tego wszystkiego aż tak strasznie dużo, bo naprawdę, żeby zapewnić sobie tak wysokokaloryczny posiłek z samych warzyw, to musielibyśmy ich zjeść bardzo dużo. Stąd też zobaczycie, że w moich przepisach jest multum blendowania. Bo taka jest prawda, najlepiej zwiększyć ilość kalorii przez zblendowanie niektórych warzyw czy owoców, przez to one lepiej wchodzą. Sprawdzone. Zaczynamy od śniadania i na śniadanie nic nowego, nikogo to pewnie nie zdziwi, będzie to smoothie. Na śniadanie roślinne, witariańskie, można sobie jeść same owoce, ale ja Wam powiem szczerze, nigdy nie rozumiałam fenomenu surowych blogerów, vlogerów, którzy zjadali mnóstwo owoców na śniadanie, ponieważ ja nigdy nie byłam fanką owoców takich w czystej postaci. Za to koktajle bardzo mi odpowiadają. Stwierdziłam, że u mnie już było bardzo dużo różnych smoothie bowli i chcę pokazać Wam coś nowego. I będzie to coś względnie nowego, coś, co, czym zostałam zainspirowana w jednej z restauracji w Berlinie wietnamskiej i był to mus z mango i miętą i postanowiłam właśnie na śniadanie przygotować taki mus, tylko oczywiście go ulepszyłam, użyłam do niego całego dojrzałego mango, tony świeżego szpinaku i to była naprawdę dwie takie duże garści, bo szpinak jest super w koktajlach, ponieważ wcale go nie czuć, a zawiera on bardzo dużo składników odżywczych. Następnie dorzuciłam tam też banana, ja akurat miałam mrożonego banana, nasiona chia, wiórki kokosowe i trochę wody, aż do uzyskania preferowanej konsystencji. No i oczywiście bym zapomniała mięta, bo uwierzcie mi, mango i mięta pasują do siebie po prostu idealnie. Całość oczywiście blendujemy i powstaje nam taka gęsta, kremowa masa, ale powiem Wam, wydaje mi się, że to wynika z tego, że daliśmy to mango, że ten mus jest taki jędrny i lśniący, naprawdę wyglądał przepysznie, smakował przepysznie i na górę tylko posypałam nasionami konopi, dodałam odrobinę mięty i było to coś absolutnie genialnego. Intuicyjnie mam wrażenie, że sięgamy, testujemy diety surowej, czy też sięgamy po więcej surowych posiłków w okresie letnim, ponieważ jest nam ciepło. Chciałam powiedzieć, tam chłodno. Nie, tam jest zawsze chłodno. Jest nam ciepło i potrzebujemy czegoś orzeźwiającego, a też dobrym orzeźwieniem są owoce, a niektóre owoce zawierają tyle w sobie wody, że mamy zarazem bardzo przyjemne doświadczenie jedzenia, a przy okazji się też nawadniamy. Mam wrażenie, że się coś nie zapamiętałam w tym jednym zdaniu, a wystarczyło powiedzieć, że po prostu owoce zawierają dużo wody i są odświeżające. Przekąska na dziś będzie to arbuz. Ja po raz pierwszy w życiu kupiłam arbuza żółtego i zjadłam go jako przekąskę, ponieważ arbuz, tak jak mówię, on praktycznie nas nie nasyci, tylko nas bardziej napoi, ale jest przepyszny. Zazwyczaj, bo ten, który ja kupiłam, był mało słodki i bardzo mnie to zasmuciło. Plus jest taki, że nie był on w ogóle kaszowaty, bo nienawidzę, jak arbuz jest taki kaszowaty, dajcie znać, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale niestety nie był jakoś super słodki, też fajną przekąską jest na przykład melon, ale ja akurat dzisiaj wybrałam arbuza. Tak jak na śniadanie byliśmy w Wietnamie, powiedzmy, tak na obiad przenosimy się do Hiszpanii i dzisiaj mam dla Was gazpacho. Ja nigdy nie przygotowywałam gazpacho, ale jadłam je wielokrotnie mieszkając w Madrycie i dzisiaj mam dla Was moją wariację na temat hiszpańskiego gazpacho, czyli niczego innego jak surowej zupy pomidorowej, można powiedzieć. Do przygotowania gazpacho potrzebujecie 3 pomidorów, jednej papryki, jednego ogórka, jednej małej cebuli, dużego ząbka czosnku i do tego oczywiście sok cytryny do smaku, sól do smaku i oliwa z oliwek. Ja akurat dałam 2 łyżki, ale to też
jest wszystko względne, bo tak jak wiecie, moje przepisy są zazwyczaj na oko, więc sam fakt, że w ogóle Wam podaję tutaj jakieś miary, to jest szok. I ja akurat do mojego przepisu dałam dużą garść pietruszki, ale możecie to zamienić na bazylię i będzie równie smaczne. Wszystkie składniki kroju, wtedy będzie Wam łatwiej to zblendować i blendujemy w blenderze kielichowym. Ja musiałam to robić na dwa razy, bo mi się to wszystko nie zmieściło. Naprawdę tyle warzyw. To jest niesamowite, bo taka potrawa to jest po prostu bomba witaminowa i możecie sobie pić takie gazpacho w ogóle ze szklanki jako smoothie, bo to jest coś przepysznego. Tak jak mówię, też kwestia oliwy, soli, pieprzu czy soku cytryny, to jest kwestia indywidualna. Możecie też tam sobie dodać na przykład trochę cukru kokosowego, jeżeli jest dla Was to za mało słodkie, ale wydaje mi się, że jeżeli są to sezonowe warzywa, to ta słodycz sama przyjdzie. Do podania mojej zupy postanowiłam postawić na białko i dałam dużą garść kiełków soi oraz naprawdę dużo słonecznika. Ostatnio przesadzam ze słonecznikiem, po prostu mam taką dużą paczkę i mi się zawsze wysypuje, ale ja uwielbiam słonecznik, nie wiem, uwielbiam. Też o tym czytałam, że nie można też przesadzać ze słonecznikiem, bo zawiera on za dużo omega 6, ale to jest inna rozmowa. Na diecie surowej niczego nigdy nie jest za dużo, bo trzeba jeść, 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 jeść. Także tak właśnie wygląda moje słoneczne hiszpańskie gazpacho na obiad. Mówię obiad, ale tak naprawdę mam na myśli lunch i do obiadu kolacji przejdziemy za moment, ale w międzyczasie kilka słów o przekąskach. Myślę, że fajnymi surowymi przekąskami będą orzechy czy suszone owoce. W mojej własnej interpretacji diety surowej nie ma nic złego w suszonych owocach, możemy je suszyć na słońcu i wtedy są one jak najbardziej niegotowane. Nie wiem, czy to ma logikę, czy to jest logiczne, ale w mojej głowie ma to sens. Polecam Wam serdecznie suszone morele. To są bardzo, 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 bardzo zdrowe przekąski. Mówiłam o tym też ostatnio w mojej serii Top. Tak jak wspomniałam, suszone morele trzeba kupować w wersji brązowej. Suszona morela nie jest w kolorze pomarańczowym, tylko jest ona brązowa. Jeżeli jest naturalna, nie zawiera dodatkowych olejów czy cukrów, także pamiętajcie o tym. Dlatego też suszone figi, które są również bardzo zdrowe, bardzo ważne dla nas kobiet. I bardzo istotny orzech, czyli orzech brazylijski, który daje nam dawkę selenu na cały dzień. Jest to swego rodzaju naturalny suplement, ale możecie sobie dorzucić, jakie chcecie, tylko orzechy. Ja akurat nie miałam żadnych orzechów, które by tutaj pasowały do tej mieszanki, ale na przykład migdały, orzechy makadamia, orzechy włoskie, zawsze jest to fajna przekąska. I na koniec czas na obiad o kolację i to było moje marzenie, które w końcu zostało spełnione, ponieważ ja chciałam przygotować pesto od niepamiętnych czasów, a w życiu, słuchajcie, w życiu nie robiłam domowego pesto bazyliowego. I teraz kwestia kontrowersyjna. Dla mnie makaron jest makaronowy. Mogę zjeść makaron z soczewicy, mogę zjeść makaron z grochu, z kukurydzy. Za pszennym nie przepadam, raczej go unikam, nie czuję, żeby wnosił zbyt wiele do mojego życia. Ale makaron surowy, no nie czuję tego, słuchajcie. Ale postanowiłam, że to przetestuję i nie było aż tak źle. Zrobiłam makaron z cukinii, to zabawne, jak widzicie, bardzo umiejętnie mi to wyszło. Nie miałam ani spiralizera, ani takiej obieraczki, w związku z czym robiłam to ręcznie, zjęło mi to 50 lat. Stąd przełożyłam to na taki mały talerzyk, bo nie miałam cierpliwości do cukinii. Dlatego wygląda to jak taka mikroporcja, ale po prostu poddałam się. Także makaron z cukinii jest na pewno bardzo odświeżający. Dla mnie trochę bardziej działa jako sałatka. No ale teraz przejdźmy do owego pesto. Do przygotowania pesto potrzebujecie przede wszystkim bazylii. Ja wzięłam cały taki pęczek bazylii, jaki znalazłam. Nie ma nic lepszego niż świeża bazylia, naprawdę. To było coś niesamowitego. Do tego dorzuciłam oczywiście wielki ząbek czosnku. I teraz ważna kwestia. Oryginalnie w pesto mamy parmezan i bardzo dużo oliwy. Ja postanowiłam połączyć tę kwestię serowo-tłuszczową i dać bardzo dużo różnych składników, które naprawdę świetnie razem się komponują i dzięki temu stworzyły przepyszne kremowe pesto. Dałam dwie łyżki orzechów włoskich i dwie łyżki migdałów, nie, co ja mówię, nerkowców i zalałam je wodą około godziny wcześniej, tak żeby je namoczyć, żeby one lepiej się blendowały. Do tego dałam połówkę awokado
i mniej więcej 6 łyżek oliwy z oliwek, żeby podbić serowy smak. Dorzuciłam też 2 solidne łyżki płatków drożdżowych, które są moim składnikiem sekretnym do każdego przepisu. Coś niesamowitego właśnie gdzieś pomiędzy serowym a orzechowym smakiem. Całość doprawiłam sokiem z cytryny, solą i pieprzem i zblendowałam. Mój blender kielichowy sobie z tym w ogóle nie poradził, więc rada dobra na przyszłość, to blendujcie to blenderem ręcznym, szczególnie jeżeli to jest taka dosyć mała porcja, bo nie wiem jak Wy, ale ja z doświadczenia mam tak, że jeżeli chodzi o pesto, to naprawdę nie potrzeba wiele do makaronu, żeby to było pełne smaku, także wydaje się, że tego jest mało, ale tak naprawdę starcza na bardzo wiele porcji. I teraz powiem Wam tak, ja bym mogła to pesto jeść łyżkami na kanapkę, do sałatki, codziennie. To było najlepsze pesto, jakie jadłam w życiu. Lepsze niż każde możliwe pesto w słoiku, jakiego próbowałam i lepsze niż pesto na Sycylii oraz lepsze niż takie całkiem świeże i z niezłym składem pesto na przykład z Lidla, które jadłam swego czasu. Oczywiście żadnych z tych rzeczy już nie jem, bo zawierają parmezan. Oczywiście też dodam, mam dzisiaj jakiś słowotok, ale dodam, że oryginalnie do pesto dodaje się orzeszki pini, ale są one bardzo drogie, plus ja mam nadmiar orzechów w swojej szafie, żadne z nich są orzechami pini, więc postanowiłam je zamienić i wyszło naprawdę genialnie. Całość połączyłam z makaronem z cukinii. Na górę posypałam moją potrawę migdałami, dodałam świeżą bazylię i było to po prostu niebo w gębie. I to jest też ostatni posiłek, jaki przygotowałam. I na koniec, jeżeli jeszcze nie jesteście znudzeni tym, że mówię do Was od 1000 lat, 20 minut już tutaj, mam nadzieję, że to jakoś przycięłam w międzyczasie, chciałam tylko powiedzieć kilka słów na temat diety surowej. Otóż, po pierwsze, tak jak mówię, ja nigdy nie byłam osobą, która miała taką skłonność do jedzenia surowych rzeczy. Więc czy to przekonało mnie do jedzenia surowego? Nie. Ale czy to przekonało mnie do gotowania większej ilości potraw na bazie surowych warzyw? Tak, ponieważ co zrobiłam ja? Jako, że nie byłam w stanie tego wszystkiego zjeść na surowo, jestem małym oszustem, to na przykład do gazpacho, pokazywałam Wam to w weekly vlogu, do gazpacho dorzuciłam gotowaną fasolkę, zblendowałam i zrobił się pyszny sos. Można go podrzeć, można go dodać do grillowanych warzyw, do makaronu, coś niesamowitego. Tak samo pesto. Miałam trochę makaronu z cukinii, dogotowałam makaronu ryżowego, połączyłam całość i dzięki temu miałam fajną, inną teksturę makaronu z cukinii, ale satysfakcję z tradycyjnego makaronu. Ten akurat był ryżowy, jest taki nie do końca tradycyjny. Także możecie kombinować, nie musicie od razu przypinać sobie łatki, że teraz przechodzę na witarianizm, tylko uważam po tym eksperymencie, że naprawdę warto wprowadzić do swojego jadłospisu więcej surowego jedzenia, chociażby właśnie na wysoką zawartość błonnika, jeżeli macie też problemy na przykład z trawieniem, albo właśnie jeżeli naturalnie sięgacie po jakieś takie bardziej odświeżające rzeczy w okresie takim ciepłym, w okresie letnim. Jeżeli ktoś chce schudnąć, też zaleca się jedzenie większej ilości surowizny, bo właśnie ona nas na dłużej nasyca, szybciej nas nasyca. Jak mamy zjeść tyle tych warzyw, to po prostu szybciej się nimi najemy, niż jakbyśmy mieli zjeść jakiś taki mniejszy, bardziej przetworzony posiłek. No i mówiąc o przetworzonych rzeczach, zawsze surowizna będzie lepsza od czegoś, co zostało przetworzone, także ja też staram się mniej przetworzonej żywności. Także to jest takie moje nowe postanowienie i też ja przekonałam się, że surowe potrawy, takie jak na przykład gazpacho, można bardzo fajnie dodać do swojego jadłospisu i też na różne sposoby przerobić. Jeszcze zadam to w ogóle z ryżem, więc totalnie rozwaliłam tę całą ideę surowego jedzenia, ale była to fajna przygoda. Mi na pewno brakowało strączków, brakowało mi gotowanych rzeczy takich jak ryż czy kasza, rzeczy takich jak ziemniaki, wszelkiego rodzaju skrobie, bo jednak grillowana marchewka, a surowa marchewka, no dla mnie jest to duża różnica. Tak samo surowy brokuł, a gotowany brokuł, też zawsze wybrałabym ten po obróbce termicznej. To był najdłuższy wykład o diecie surowej, jaki w życiu tylko dałam. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie. Dało mi to sporo pomysłów, sporo inspiracji na nowe dania. Urozmaiciło cały mój tygodniowy jadłospis, bo nakupowałam, słuchajcie, tyle żarcia do zrobienia tego foodbooka, że wyszłam po prostu z 3 siatami z ryneczku i teraz mogę się tym wszystkim cieszyć. Tak jak widzicie, nie dałam żadnej sałatki do tego przepisu, ponieważ u mnie sałatki są w kółko. Poprzednio była sałatka w pegańskim foodbooku, w vlogach są non-stop sałatki, u mnie sałatki zawsze wyglądają praktycznie
Tak samo, jeżeli chodzi o sos, także też tego tutaj nie dam, postanowiłam to trochę urozmaicić. Wszystkich chętnych do poznania przepisów zapraszam na karolinasomańska.com, gdzie wrzuciłam dokładne instrukcje, także starałam się. I dużo inspiracji znajdziecie też w moich weekly vlogach oraz na moim Instagramie @karolinasobańska. Dajcie znać, czy jest wśród Was ktoś, kto jest na diecie surowej, albo ktoś, kto był na diecie surowej, lub ktoś, kto by chciał przyjąć tę surową. Jeżeli tak, jeżeli jesteście, byliście, dajcie znać, jakie mieliście z tym doświadczenia, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa i napiszcie mi swoje ulubione surowe przepisy, które myślicie, że spodobałyby się mi, bo znacie mniej więcej moje gusta i chciałabym poznać trochę więcej przepisów, które urozmaicą moją monotematyczną, ale też smaczną i zdrową kuchnię. Kochani, dziękuję Wam, jeżeli wytrwaliście do końca. Siła w Was, jesteście mistrzami. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, napiszcie mi. Czekajcie, muszę coś wymyśleć. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie mi, jaki jest Wasz ulubiony owoc. O! Jak dotrwałeś do końca, napisz, jaki jest ulubiony owoc. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia już w poniedziałek w weekly vlogu i w piątek w kolejnym filmie konkretnym. Na razie, pa, pa!